Historia oparta na faktach. No nie wiem, co się dzieje, no. No k***a mać. Nie, nie mogę z tym. No i już wiecie, dlaczego musiałem kupić nowego pada. I w dzisiejszym odcinku powiem wam o moim nowym padzie, którym jest Astro. Powiem wam, dlaczego znowu kupiłem Astro i poniszczę przeciwników na solo. Mam nadzieję, że taki odcinek wam się podoba. Ja nie przedłużając, zapraszam was do oglądania. Nowy pad to nowy ja. No i dzisiaj ja wszystkich gniotę na Tilted Towers. No bo wiecie, zwykle to jest tak, że oni mnie zabiją niż ja ich. Ale dzisiaj to się zmieni. Lot może nie jest idealny, albo jest perfekcyjny. Moja pompa, moja. Let's go. Frajer. No ewidentnie, dominacja. Kolejny? Nie no, ja dzisiaj ich marzenia rujnuję, naprawdę. Nie no, niestety, przepraszam cię, ale ja mam trochę większe IQ od ciebie. Gdzie tu są chłopy? Lecę mu na czachę. Ale nie masz życia. Dostał. Nie, ja na tym padzie jestem potężny. Kolejne chłopy. Leży. No i kolejny. 6 fragów już. W końcu nie jestem takim botem. Doczekaliśmy tej chwili, widzowie. Nie no, ja lecę na kolejne fragi. Ja rekord Guinnessa teraz biję normalnie. Ale shiton. Nie no. Ja naprawdę teraz wszystkich niszczę. Lecę na kolejnego chłopa. Dawaj. O cholera! Tego co spakowałem i wysłałem do Francji. Ja więcej editów zrobiłem zabijając tego chłopa niż przez całą swoją karierę w Fortnite. Tak. Nie no, ja potrzebuję więcej fragów, ciągle. W końcu mogę poczuć się jak prawdziwy spoceniec. Aż się wzruszyłem. W ogóle pewnie dużo osób mnie zapyta, dlaczego znowu kupiłem Astro. Kupiłem, bo jest fajne. A tak na serio kupiłem? No bo po prostu mi się dobrze grało na nim przez ten rok. Naprawdę. Nic mi się w nim nie psuło i wszystko działało perfekcyjnie, jak miało działać. Ale pamiętajcie, widzowie, nie sprzęt, a technika uczyni z was zawodnika. Święte słowa. Siema mordo. Co tam słychać? Nie trafiłem go. Cholera. O, przyjaciel. Siema. Co tam? Nie ma. Teamowanie jest zakazane. O, chciałbym bana, żebym dostał. 60. Pamiętajcie, widzowie, krótka piłka z 60-kami. Co prawda maców nie mam, ale one nie są mi potrzebne. W ogóle, widzowie, wiecie, jaka jest fajna muzyka? Dinozaur Pimpuś. Dinozaur Pimpuś, la 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 la. Dinozaur Pimpuś, la 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 la. Dinozaur Pimpuś, na 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 na. Dinozaur Pimpuś, la 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 la. Spocenie z Fortnite, chce się ze mną bić. Cholera, agresywny. Ale niestety IQ nie miał zbytnio wysokie. Spocenie z Fortnite mi dojeżdża jakiś, widzowie. Biegnie, widzowie, spocenie z Fortnite. Ale we mnie nie bij przyjaciela. No i mi go jeszcze zabił. Nie no, kara śmierci. Braci się nie traci. Jeśli traci, to nie braci. Pamiętajmy, widzowie. Kolejne święte słowa. Ale co, już tu nikogo nie ma? Nie no, cringe. No nie, nie będzie 20 fragów. Ale w ogóle ktoś tutaj jest? Halo? O, odważny się znalazł. Artur Aim? Artur Aim? No niestety, kolego. O, mnie z haczyka dziabnął. Ja tu próbowałem jakiegoś edit kurs, a on co? Nie, on mnie zabije jeszcze.
Boże, jakby ktoś taki mnie zabił, naprawdę. Oddałbym pada i za pieniądze bym kupił Simsy. Będzie dobrze. Nikogo tu nie ma, la 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 la. Jak ktoś tutaj będzie w krzaku, daję 1000 zł na cele charytatywne, obiecuję. Jeszcze mi 14 HP zostawił. Ja w ogóle z tym 1000 zł to ja żartowałem, widzowie, wiecie o co chodzi. Ja tylu pieniędzy nigdy nie widziałem na oczy. W ogóle 1v1 mamy, widzowie. No i let's go. Jeszcze jakbym się dowiedział, gdzie ten przeciwnik jest, byłbym szczęśliwy, naprawdę. O, widzę go chyba. Prawdziwy spoceniec Fortnite, widzowie. Twarda bania. On walczy, widzowie. On walczy o marzenia. Ale ty się w strefie gubisz, mordo. No nie wiem, co on robi. No, fajnie się bawię, faktycznie. Dobrze ci idzie, mordo. Faktycznie. Ten, co nie biegnie do strefy, tylko obok strefy. Gdzie ty jesteś? Nie widzę cię. Patrz, jak wychyla. Rotate. Let's go! Nie, no przecież ja cały serwer tutaj zdominowałem, widzowie. No ale innej opcji nie było. Nowy pad po prostu, nowy pad, widzowie. 14 fragów. 30% celowania. Pomińmy ten temat, okej? Okay? Proszę. Ale 14 fragów. To jest naprawdę dobry wynik. Jak na nowego pada? Jak mówiłem, wpłacę na zbiórkę charytatywną. Może nie wpłacę 1000 zł, bo tyle nie mam, ale tutaj brakuje 50 zł do końca celu. Więc myślę, że tyle na pewno mogę wysłać. Na słodkie pieski, to tym bardziej. Więc wpisujemy 50 zł oraz napiszę pozdrowienia od Szymiego i jego widzów. A ja już tutaj idę wysłać i dobić celu. Jak widzicie, już wysłałem, dobiliśmy celu. I mam nadzieję, że nie jesteście źli, że nie wysłałem 1000 zł. Ale dobiłem celu. Warto pomagać, widzowie, pamiętajcie. No i cóż, widzowie, miejmy nadzieję, że teraz dostaniemy wszyscy plus 10 do szczęścia. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Napiszcie, jak wam się podobał w ogóle cały film. A ja nie przedłużając, życzę wam miłego dnia. Cześć.